Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Let's Play Mass Effect. Dzisiaj polecimy na Cytadelę i porozmawiamy trochę. Dobrze, że nic wam się nie stało, komandorze. No właśnie, na przykład Skydalem. Komandorze, dobrze wiedzieć, że wszystko w porządku. Załoga ciężko zniosła stratę Jenkinsa. Dobrze, że nie straciliśmy ciebie. Na dole było dość ostro. Nie umiem przyzwyczaić się do widoku martwych cywilów. To po prostu nie wygląda dobrze. Przynajmniej powstrzymaliście Sarena przed zniszczeniem całej kolonii. Nie dałabym rady bez was. Jesteśmy Marines. Trzymamy się razem. Szkoda tylko, że straciliśmy Jenkinsa. Szkoda, że nie mogłam nic zrobić, żeby go uratować. Byłem tam. Było dobrze. To tylko pech. To był cholernie ciężki rejs. Pierwsza misja i takie atrakcje. Widmo zabiło drugie widmo. Ciekawe, co będzie dalej. Rada pewnie się nie ucieszy. Prawdopodobnie wykorzysta to, by wymusić kolejne ustępstwo na przymierzu. Orientujecie się w sytuacji. Jesteście zawodowym żołnierzem? Tak jak wielu biotyków. Skoro dysponujemy pewnymi zdolnościami, to może warto na tym zarobić. Poza tym mój ojciec służył w wojsku. Był dumny z tego, że się zaciągnąłem do armii. A ty jesteś tu z tego samego powodu? Rodzinka wojskowych? Moja rodzina mieszkała na Mindwar. Tylko ja ocalałam. Nie ma o czym gadać. Ach, racja, Blitz. Domyślałem się, że po tym wszystkim dostaniesz posadę we flocie. Plotka głosi, że kierujemy się w stronę Cytadeli, proszę pani. Powie mi pani dlaczego? Kapitan liczy, że ambasador załatwi nam audiencję u Rady. Może będziemy mieli okazję opowiedzieć o planach Sarena. To ma sens. Na pewno z przyjemnością posłuchają, że ten fagas już dla nich nie pracuje. Cokolwiek się zdarzy, będziemy gotowi, komandorze. Tak, miło, że pocieszyłaś nas. Tak, komandorze? Potrzebujecie czegoś? Dobrze znasz porucznika? Nie pracowałam z nim przed misją, ale ma imponującą historię służby. Ponad tuzin rekomendacji. Trzyma się jednak na uboczu. Pewnie przez te migreny. Nie jest łatwo być L2. Co to ma z tym wspólnego? Większość biotyków używa implantów L3. Porucznik Alenko jest podłączony do konfiguracji L2. Pojawiają się powikłania. Jakiego rodzaju powikłania? Upośledzenie umysłowe, ryzyko szaleństwa, porażający ból fizyczny. Pokaźna lista skutków ubocznych. Kaiden ma szczęście. Miewa tylko migreny. Co wiesz o kapitanie Andersonie? Służę z nim już jakiś czas. Wie, kiedy odpuścić, a kiedy strzelić z bata. Załoga zna jego doświadczenie. Wie, że widział praktycznie wszystko i nie zapomina o podkomendnych. Jak trafiłaś na służbę na statku Przymierza? Zaciągnęłam się zaraz po ukończeniu Akademii Medycznej. Ziemia zawsze wydawała mi się nudna. Uznałam, że kolonie wręcz kipią od egzotycznych przygód. Chciałam przemierzać gwiazdy, opatrując rany twardych żołnierzy o przenikliwym spojrzeniu i czułej duszy. Doświadczenie zweryfikowało marzenia. Ale ludzkość potrzebuje przymierza. A przymierze zawsze potrzebuje dobrych lekarzy. Więc zostałam, by robić, co do mnie należy. Czułaś kiedyś, że to był zły wybór? Czasem myślę o otwarciu prywatnej kliniki na ziemi lub objęciu stanowiska w jednym z kolonialnych centrów medycznych. Ale w pracy z żołnierzami jest coś wyjątkowego. Opuszczając przymierze, czułabym się, jakbym ich porzucała. Muszę już iść. Do widzenia, komandorze. Dobrze, że nic wam nie jest, komandorze. Załoga chętnie usłyszy dobre wieści. Zwłaszcza po śmierci Jenkinsa. Jenkins był cennym członkiem załogi. Czuję się winna, że to się stało. Gdyby Jenkins przeżył, nie byłoby mnie tutaj. Jesteście dobrym żołnierzem, Williams. Pasujecie do Normandii. Dziękuję, komandorze. To o wiele dla mnie znaczy. W końcu nie każdy zasługuje na gwiazdę Terry. Jaką gwiazdę Terry? O co chodzi? Na dole było dość ostro. Wszystko w porządku? Widziałam już śmierć przyjaciół. Takie jest życie Marines. Ale widzieć, jak wybijają całą jednostkę... Nie umiem przyzwyczaić się do widoku martwych cywilów. Ale i tak, gdyby nie wy, byłoby dużo gorzej. Nie dalibyśmy rady bez was, Williams. Dziękuję, komandorze. Trochę się bałam reakcji załogi i was. Cieszę się, że jestem tu mile widziana. Będziecie tu pasować, Williams. Dzięki, komandorze. Tylko pamiętaj, łapy precz od Kaidana. A tu jest... O! Kiedy będziecie gotowi, idźcie do Jokera.
On wprowadzi Normandię do doku. Ech, myślałam, że da się pogadać z tym. Nie, się nie da. Trudno. Dobrze, że nic wam się nie stało, komandorze. Załoga i tak źle zniosła śmierć Jenkinsa. No wszyscy Jenkinsie. A to, że ona dostała w głowę, to już nikt nie interesuje, tak? Bardzo miło z waszej strony, po prostu świetnie. W samą porę, komandorze. Właśnie miałem wprowadzić nas do Cytadeli. Spójrz, jak działa to cacuszko. Podatki nie idą na marne. Ascension. Okręt flagowy Cytadeli. Rozmiar to nie wszystko. Chcesz coś powiedzieć, Joker? Technika też się liczy. Popatrz na tego giganta! Przebiłby bariery każdego statku floty przymierza jednym strzałem. Dobrze, że jest po naszej stronie. Tu SSV Normandia. Prosimy o zezwolenie na lądowanie. Normandia, czekajcie na zezwolenie. Możecie rozpocząć lądowanie. Przekazuję was kontrolerowi przymierza. Zrozumiałe, wieża. Bez odbioru. Normandia, kierujcie się do doku 422. Ach, piękne. Po prostu piękne, Normandia. Oburzające. Rada wkroczyłaby, gdyby Gety zaatakowały kolonię należącą do Turian. Turianie nie zakładają kolonii na obrzeżach systemów Terminusa, ambasadorze. Ludzkość wiedziała, co ryzykuje, kiedy wkraczała w obręb Traversu. A co z Sarenem? Nie można tak po prostu zignorować zbuntowanego widma. Żądam podjęcia działań. Nie ma pan prawa czegokolwiek żądać od Rady, ambasadorze. Ochrona Cytadeli bada oskarżenia pod adresem Sarena. O wynikach dochodzenia SOC porozmawiamy podczas przesłuchania, nie wcześniej. Kapitanie Anderson, widzę, że przyprowadził pan całą wycieczkę z Normandii. Tylko oddział z Eden Prime. Na wypadek, gdyby pan miał jakieś pytania. Mam raporty na temat misji. Zakładam, że są prawdziwe. Tak jest. Wygląda na to, że przekonał pan Radę, żeby udzieliła nam audiencji. Nie byli z tego powodu zadowoleni. Saren to ich najważniejszy agent. Oskarżenie o zdradę jest ryzykowne. Saren stanowi zagrożenie dla każdej ludzkiej kolonii. Musi zostać zatrzymany. Rada musi nas wysłuchać. Wyluzujcie, komandorze. Wasza kandydatura na widmo i tak wisi na włosku. Misja na Eden Prime mogła udowodnić, że umiesz wykonać powierzoną ci robotę. Zamiast tego Nilus zginął, a nadajnik został zniszczony. To wina Sarena, nie jej. Miejmy zatem nadzieję, że śledztwo SOC przyniesie oczekiwane rezultaty. W przeciwnym razie Rada będzie miała doskonałą wymówkę. Proszę pójść ze mną, kapitanie. Musimy omówić kilka spraw, zanim rozpocznie się przesłuchanie. Shepard i reszta, możecie się z nami spotkać w wieży Cytadeli, na najwyższym piętrze. Dopilnuję, żebyście mogli wejść. I dlatego nie cierpię polityków. Masz rację. Ja też ich nie cierpię. Ogromne miejsce. Trochę zbyt doskonałe to miejsce. Na pewno coś ukrywają. Ach, aż. Ty wszędzie widzisz jakieś te... No, nieważne.
No. Zwątpienie. Rozumiem, co masz na myśli, ale to poważne oskarżenia. Nie mogę poważnie wyznać. To nie... Tam, gdzie byliśmy, to potem pójdziemy. Ze względu na to, że... Nie będziesz moim przewodnikiem. Ze względu na to, że no co ja miałam powiedzieć, no tak, już wiem, co miałam powiedzieć. Tam będzie po prostu misja. Dlatego tam potem pójdziemy. Nie będzie to obowiązkowa misja oczywiście, ale coś, no, dosyć takiej pobocznej. Więc... warto się przejść tam później. Spójrz na tamtego robala. Co on robi? Proszę. No i zamknij mi. Się. To wygląda jak przekaźnik masy, szczerze mówiąc. Nie mogę odróżnić obcych od zwierząt. Ale tu spokojnie. Dobra, podejdziemy bliżej. No właśnie. Nie przepadam za sztuką, ale ten pomnik przekaźnika podoba mi się. Słyszycie? Ten niski pomruk? Brzmi jakby dochodził z posągu. Ciarki przechodzą po plecach. Nie chcę nic mówić, ale tak naprawdę to jest przekaźnik masy, więc tak, to już jest spoiler związany z końcowymi misjami. Pozwól, że będę twoim przewodnikiem. Ale to po prostu tak skomentowałam tylko. Rada nie zamierza mi chyba zadawać pytań, prawda? Wątpię. Złożyliśmy raporty. Teraz musimy zaufać ambasadorowi Udinie. Nie musimy. Bardzo ciekawe. Czasem te muzyczki mnie wkurzają w tych windach. Garus! Saren coś ukrywa. Daj mi więcej czasu. Graj na zwłokę. Mam grać z Radą na zwłokę? Chyba zwariowałeś. Nie bądź śmieszny. Twoje śledztwo dobiegło końca, Garusie. Komandor Shepard, jestem Garus Vakarian. Byłem oficerem dowodzącym w śledztwie dotyczącym Sarena. Z kim rozmawiałeś przed chwilą? To egzekutor Palin, dowódca ochrony Cytadeli, mój szef. Ma przedstawić Radzie wyniki dochodzenia w sprawie Sarena. Chyba bardzo chcesz udowodnić jego winę. Nie ufam mu. Coś z nim nie tak, jak to mówią ludzie. Ale jest widmem. Wszystko, czego dotknie, staje się tajne. Nie mam żadnych dowodów. Myślę, że Rada może nas przyjąć, komandor. Powodzenia, Shepard. Może ciebie posłuchają. Nie każesz chyba Radzie czekać. Bardzo fajnie tutaj. Tak, i cały dzisiejszy odcinek będzie opierał się na... tym. Na... Oj, nie klatkować. Nie klatkować. Będzie polegać cały odcinek na robieniu misji w Cytadeli, takich tam pobocznych. No i to tyle chyba. Przesłuchanie już się zaczęło, choć... Później się zacznie kolejne misje, w następnym odcinku.
Getów to niepokojąca sprawa. Nie mamy jednak żadnych dowodów. Saren nie musi być zamieszany w sprawę. Śledztwo służb ochrony Cytadeli nie wykryło dowodów na poparcie pana zarzutu o zdradę. Naoczny świadek widział, jak zabił Nilusa z zimną krwią. Zapoznaliśmy się z raportami, ambasadorze. Zeznania jakiegoś dokera po przejściach to mało przekonujący dowód. Co to za insynuacje? Nilus był widmem, moim przyjacielem. Pewnie dzięki temu łatwiej uśpiłeś jego czujność. Kapitanie Anderson, dlaczego zawsze, kiedy ludzie wysuwają wobec mnie fałszywe zarzuty, pan jest w to zamieszany? A to pewnie komandor Shepard. Jestem niezwykle zobowiązany za zniszczenie nadajnika. Misja na Eden Prime była tajna. O nadajniku mogą wiedzieć jedynie uczestnicy akcji. Po śmierci Nilusa przyjąłem jego dokumentację. Czytałem raport na temat Eden Prime. Byłem zniesmaczony. Z drugiej strony, czego można się spodziewać po człowieku? Saren gardzi ludźmi. Dlatego zaatakował Eden Prime. Twój gatunek, Shepard, powinien znać swoje miejsce. Nie jesteście godni, by zasiadać w Radzie. Nie jesteście nawet gotowi, by przyłączyć się do widm. Nie ma prawa tak mówić! To nie jego decyzja! Przyjęcie komandora do widm nie jest przedmiotem tego spotkania. To bez sensu. Ludzie tylko marnują nasz czas. Rada nie będzie cię wiecznie chroniła. Jest jeszcze jedna ważna kwestia. Wizja komandora Sheparda. Być może spowodował ją nadajnik. To teraz uznajemy sny za dowody? Jak mogę się bronić przeciwko takim zeznaniom? Racja. Nie można opierać sądów na wybujałej wyobraźni i spekulacjach. Potrzebujemy niezbitych dowodów. Chcecie dodać coś jeszcze, komandorze Shepard? Już podjęliście decyzję. Szkoda mojego czasu. Rada nie znalazła dowodów na powiązanie Sarena z getami. Ambasadorze, pana wniosek o wydalenie go z widm zostaje oddalony. Cieszę się, że sprawiedliwość zatriumfowała. Posiedzenie uznaje się za zamknięte. Przyprowadzanie pana na spotkanie było błędem, kapitanie. Zbyt wiele łączy pana z Sarenem. Rada zakwestionowała motywy naszego działania. Znam Sarena. Współpracuję z getami w jednym celu. Chcę zniszczyć całą ludzką rasę. Wszystkie nasze kolonie są zagrożone. Także światy, którymi zarządzamy, są w niebezpieczeństwie. Nawet Ziemia. Proszę mi powiedzieć, skąd znacie Sarena? Dawno temu wypełnialiśmy razem pewną misję. Sprawy strasznie się pokomplikowały. Strasznie. Nie powinniśmy tutaj o tym rozmawiać, ale wierzcie mi, znam Skurwiela aż za dobrze. Trzeba go powstrzymać. Co planujecie zrobić? Jako widmo jest właściwie nietykalny. Musimy znaleźć inny sposób, by go zdemaskować. A co z Garusem, tym śledczym z SOC? Widzieliśmy, jak kłócił się z egzekutorem. No właśnie! Prosiłby dać mu więcej czasu na dokończenie raportu. Wyglądało, jakby miał coś na Sarena. Gdzie mogłabym go znaleźć? Znam w SOC kogoś, kto pomoże nam wytropić Garusa. Nazywa się Harkin. Nic z tego. Zawiesili Harkina w zeszłym miesiącu za służbę po pijaku. Nie mam zamiaru marnować czasu na tego nieudacznika. Nie będziesz musiał. Nie chcę, by Rada wykorzystywała twoją znajomość z Sarenem jako wymówkę. Shepard się tym zajmie. Nie możesz odsunąć kapitana Andersona od śledztwa. Ambasador ma rację. Powinienem usunąć się w cień. Mam kilka spraw do załatwienia. Kapitanie, proszę wpaść później do mojego biura. Harkin pewnie chleje w norze chory. To taka mordownia w niższej sekcji okręgów. Mam rozmawiać z pijakiem? Na co nam się przyda? Nie zaszkodzi z nim porozmawiać. Tylko uważajcie, nie nazwałbym go godnym zaufania. Znacie się z Sarenem. Co się stało? Jakieś 20 lat temu brałem udział w misji na pograniczu skyliańskim. Współpracowałem wtedy z Sarenem.
Mieliśmy zlikwidować terrorystów. Saren sprawnie zdjął swój cel, ale przy okazji zginęło wielu ludzi. Niewinnych ludzi. Oczywiście, wszystko zatuszowano. Ale zdążyłem sobie popatrzeć, jak działa Saren. Bezlitośnie i bez wahania. Zabiłby tysiące niewinnych cywilów, byleby zakończyć wojnę. Zabijanie niewinnych nie kończy wojen. Rozpoczyna je. Nie uczcie mnie, jak działa ten świat, komandorze. Wiem, że czasem trzeba wybrać mniejsze zło. Ale tylko wtedy, gdy nie ma już innego sposobu. Saren nie bawi się w takie drobnostki, jak szukanie rozwiązań. Jest wypaczony. Lubuje się w przemocy, w zabijaniu. I umie zacierać po sobie ślady. Nasz ambasador chyba nie ma dobrych układów z Radą. Jest sfrustrowany, bo Rada zawsze prawi mu kazania o tym, że powinniśmy być częścią galaktycznej wspólnoty. Ale dla nich to działa tylko w jedną stronę. Chcą, żebyśmy podbijali i zasiedlali niestabilne regiony, jak pogranicze skaliańskie i trawers attykański. Ale gdy napotykamy trudności, umywają ręce czy inne macki. Każdy wie, że ludzie w Radzie to już tylko kwestia czasu. Ambasador uważa, że im szybciej, tym lepiej. Zgadzam się z nim. Może pozwoliliby nam dołączyć do Rady, gdybyśmy wykazywali większą chęć współpracy? Oczywiście, że tak. Jeśli tańczylibyśmy, jak nam zagrają, to zaraz znalazłoby się miejsce. Ale to nie byłby dobry układ, Shepard. Trochę rozumiem ich podejście. Nie chcą, żebyśmy zdominowali Radę, która opiera się na współpracy i przymierzach. Ale my musimy dbać także o nasze interesy. Nie szanuje pan tego Harkina. Facet dołączył do SOC jakieś 20 lat temu i od tego czasu ciągle się za niego wstydzimy. Brutalność wobec zatrzymanych, oskarżenia o korupcję, problemy z alkoholem i narkotykami. To tak w skrócie. Zwykle ambasada tuszowała jego sprawki, ale dość tego dobrego. Ten gość to szumowina. Już dawno powinniśmy o nim zapomnieć. Był jednym z pierwszych ludzi, którzy wstąpili do SOC. Pewnie źle by to wyglądało, gdyby go zwolnili. Przez te lata zawarto po cichu wiele układów, żeby utrzymać go w SOC. Polityka to czasami brudna sprawa, Shepard. Ale wygląda na to, że te czasy minęły. Mamy teraz wystarczająco dużo ludzi w SOC, żeby już nie musieć go chronić. Chcę wiedzieć więcej o widmach. Nie są typową organizacją rządową. Zwykle działają w pojedynkę, po cichu. Usuwają problemy, których nie może rozwiązać Rada. Dbanie o pokój w galaktyce nie jest łatwe. Rada zazwyczaj działa dyplomatycznie, ale czasem potrzebne są bardziej radykalne metody. Jak wybierają kandydatów na widma? Nie można po prostu złożyć podania o przyjęcie. Nie ma programu szkoleniowego. Widm się nie mianuje. Widmem trzeba się urodzić. Rada zawsze szuka wyjątkowych jednostek. Osób, które potrafią dobrze wykonywać rozkazy. Takich jak wy. Pewnie obserwowali was od lat. Zwróciliście czymś ich uwagę. Chcą was mieć po swojej stronie. Nilus miał przekazać im ostateczną rekomendację. Ale ponieważ nie żyje, decyzja została odłożona. Jaką mają strukturę dowodzenia? Nie ma czegoś takiego. Każde widmo odpowiada bezpośrednio przed Radą. Czasami dostaje od niej konkretne rozkazy, a czasem działa na własną rękę, zajmując się tym, co uważa za słuszne. Widma stoją ponad prawem. Zrobią wszystko, żeby osiągnąć cel. A Rada przymyka na to oko. Widma mają wielką władzę, Shepard. To brzmi, jakby byli tajnymi agentami. Bo tak jest. Nie wiemy nawet, ile ich jest. Najnowsze szacunki przymierza mówią o niecałej setce. Ale Rada nie mogłaby działać bez nich. Widma to ostatnia linia obrony. Jeśli one zawiodą, pozostaje wypowiedzenie wojny. Cała galaktyka darzy je szacunkiem i zarazem boi się ich. Pojawienie się widma zwiastuje coś niezwykłego. Zwykle kłopoty. Co się dzieje, kiedy widmo wymknie się spod kontroli? Rzadko to się zdarza. Rada bardzo uważnie wybiera kandydatów. Ale jeśli już coś idzie nie tak, jest jedno rozwiązanie. Wyznacza się inne widmo, by unieszkodliwić zbuntowanego agenta. Jest jakiś inny sposób, by zdobyć dowody przeciw Sarenowi? Spotkajcie się z Barlawonem w dzielnicy finansowej.
chodzą słuchy, że jest agentem handlarza cieni. Handlarza cieni? To ksywa najlepszego handlarza informacją. Kupuje tajemnice i sprzedaje zainteresowanym, którzy zapłacą najwięcej. Słyszałem, że Barlavon jest jednym z jego głównych reprezentantów. On może wiedzieć coś o Sarenie, lecz jego informacje nie są tanie. Muszę już iść. Powodzenia, Shepard. Jeśli będziecie czegoś potrzebować, szukajcie mnie w biurze ambasadora. Ja. No dobra, chodźmy. Ten gość coś kombinuje. Co? O, nie, ja nie... Nieważne. Tak. Czy jest coś, czym mogę służyć? Dlaczego jest pan tak zainteresowany opiekunami? Opiekunowie? Nie interesują mnie opie... Nie ściemniaj! Wiem, co widziałam! Ja... nie jestem pewien, czy powinienem o tym rozmawiać. Proszę powiedzieć, czym się pan zajmuje. Nie chcę przeszkadzać. Dobrze. Myślę, że mogę być szczery. Używam małego skanera, by zebrać odczyty opiekunów. Jak dotąd z mizernym rezultatem. Trudno jest do nich podejść. Po co ta cała konspiracja? Ponieważ nie powinno się przeszkadzać opiekunom. Nie sądzę, by skanowanie im przeszkadzało, ale władze mogą się nie zgodzić. Chciałbym dokończyć pracę bez przeszkód, ale to chyba niemożliwe. Mogę panu pomóc. Nie boję się władz. Nawet nie wiem, kim jesteś. Jeżeli nie chce pan mojej pomocy, proszę o tym zapomnieć. O, utknie to! W porządku. O tak, czym mogę służyć? Chcę panu pomóc. Proszę mi tylko powiedzieć, co mam robić. W takim razie sądzę, że przydałaby mi się wasza pomoc. Będziecie potrzebować tego skanera, który wymyśliłem. Proszę go uruchomić przy opiekunie. Zebrane dane zostaną automatycznie wgrane do bazy danych. Otrzymacie kilka kredytów za każdy skan. Co pan zrobi z danymi po otrzymaniu skanów? Postaram się dowiedzieć o nich jak najwięcej. Ciekawe. Widzimy, jak pracują, a równocześnie tak mało o nich wiemy. Sam jestem naukowcem. Chcę się dowiedzieć, co nimi kieruje. W takim razie ja się zbieram. Dobrze, ja również mam dużo pracy. Na razie, powodzenia w robieniu skanów. Nie, chcę rozmawiać. Komandorze. Trochę chyba nam... Zajdzie chyba troszeczkę nam szukanie tych wszystkich opiekunów. Ale to zawsze da się jakoś tam przy okazji coś tam złapać. Tylko nie wiadomo, czy tutaj był jeszcze jakiś opiekun. Nie był. Dobra, to biegniemy na dół w takim razie. I teraz udamy się do... Nie wierz ślepo we wszystko, co słyszysz. Ale tak właśnie jest. Wszyscy o tym mówią. To nie jakieś odosobnione plotki. Myślisz, że Saren mógłby wplątać się w coś takiego bez wiedzy Rady? A kto powiedział, że Rada nie wie? Niektórzy przypuszczają, że odwala dla nich mokrą robotę. Mocne słowa. Na twoim miejscu nie powtarzałbym tego nikomu. Racja. Ale jeśli to... Ciekawe. Czy nie tylko my wiemy, że Saren coś kombinuje? Inni mają jakieś tam domysły. Chodzą plotki. No ale Rada oczywiście ma to w czterech literach. I tak zazwyczaj jest. No. Och, te muzyczki w tym są wkurzające, no. Nie mogę uwierzyć, że Rada zignorowała dowody przeciwko Sarenowi. Saren jest jednym z ich najlepszych agentów. Jasne, że uwierzyli jemu, a nie nam. Czyli teraz my szukamy tropów, gdy ten nadęty Turianin grasuje po okolicy. Urok polityki, sierżancie. A kto lubi politykę? Otwieraj to szybciej, no.
No i cicho tam bądź. Nie dosłyszałeś wcześniej? Nie powinno cię tu być. Ten wierzy, że ma prawo poruszać się bez przerwy. Ten Hanar nie chce mnie słuchać. Jakby nie wiedział, że łamie prawo. Powinieneś być bardziej tolerancyjny. Po prostu wyraża swoje przekonania. Oczywiście. Mógłby pleść, co mu ślina na jezior przyniesie, gdyby wykupił pozwolenie na ewangelizację. Więc jeśli ten Hanar wykupi pozwolenie, będzie mógł głosić, co zechce. Nie. Zarejestrowani ewangeliści muszą postępować według przepisów. Mają wyznaczone obszary do głoszenia kazań. Za złamanie przepisów odbiera się licencję. O co chodzi z tymi pozwoleniami na głoszenie kazań? Obowiązek rejestracji kaznodziejów pomaga wychwycić tych niepożądanych. Dzięki temu jest tu bezpieczniej. Cytadela jest zbyt ważna, by toczyć tu religijne wojenki. Mogę porozmawiać z Hanarem. Mam już dość dyskusji z tą meduzą. Z meduzą. Czy pragniesz usłyszeć więcej o rozbudzaczach? A może czcigodny oficer służby ochrony Cytadeli poprosił o pomoc? Dlaczego ten oficer czepia się ciebie? Oficer służby ochrony Cytadeli chce pewnie, by ten kupił zezwolenie na głoszenie prawdy o rozbudzaczach. Kim są rozbudzacze? Twój lud nazywa ich Proteanie. Są prawdziwymi twórcami ludu tu obecnego. Rozbudzacze wyprowadzili Hanarów ze stanu ignorancji ku pełnej światłości, dając temu ludowi darmowy. Zatem łamiesz prawo, głosząc kazania religijne bez zezwolenia. Oficer służby ochrony Cytadeli oświadcza, że głoszenie kazań religijnych w tym miejscu jest zakazane bez zezwolenia. Ten z pokorą sugeruje, że oświadczanie prawdy o rozbudzaczach nie jest kwestią wiary i żadne zezwolenie nie powinno być wymagane. Pozwól mi porozmawiać z oficerem SOC. Może wyjaśnię sprawę. Ten byłby wielce wdzięczny za pomoc. Jakieś postępy w sprawie Hanara? Przykro mi. Dam znać, jeśli się czegoś dowiem. Nie obchodzi mnie czym to coś jest, dopóki pomaga pozbyć się Hanara. Czy oficer służby ochrony Cytadeli jest zadowolony? Naprawdę chcesz przedstawiać rozbudzaczy w ten sposób? Prawda o rozbudzaczach musi być poznana. Oni dali Hanarom język, a światu przekaźniki masy. En pragnie tylko szerzyć prawdę wśród wszystkich, którzy chcą słuchać. Nie chce powodować problemów. Czy rozbudzacze chcieliby, żebyś tak wykorzystywał dar świadomości? Rozbudzacze życzyliby sobie, aby ich przesłanie dotarło do wszystkich ras wrażliwych na słowo. Rozbudzacze nie chcieliby, żeby ich przesłanie wiązało się z łamaniem praw społecznych. En słyszy prawdę. Być może entuzjazm zamglił jego rozsądek w tej sprawie. Ten odstępuje i nie będzie już przeszkadzał prezydium. Widzę, że Hanar wyszedł. Dziękuję. Cieszę się, że mogę pomóc. Proszę, to za twoją pomoc. Teraz wybacz, ale muszę złożyć raport. Ja. Więc sobie troszeczkę pobiegamy w takim razie po Cytadeli i znowu mi klatkuje nasz szlak, by cię wziął. Jak się pan trzyma, poruczniku? A, całkiem nieźle. Żadnych migren do tej pory. Chyba zaczynam się przyzwyczajać do tego stresu. Może znalazł pan dobry sposób wyładowania agresji.
Wiem, że rozwalanie syntetyków pomaga mi pozbyć się bólu głowy. Ty aż tutaj nie zarywaj mi do Kaidana, bo ja nie wiem, co ci zrobię. No. No proszę. Czy to nie jest przypadkiem... Mam ładny kolor skóry. Bardzo ładny. Co to jest? Naprawdę sądzisz, że go tu znajdziemy? Zawsze zatrzymuje się na kilka partyjek kwazara, nim dostarczy towar. Pięść się wkurzy, jeśli załatwimy jego dostawcę. I o to chodzi. Chcemy go wkurzyć. Wkurzeni podejrzani popełniają błędy. Przy pięści staje się nerwowa. Nawet nie wiem czemu. I dobrze. To niebezpieczny gość. A teraz wypatruj naszego celu. Za dużo świateł, za dużo hałasu. Myślisz, że życie tutaj jest drogie? Nie wiem, co to miało znaczyć, ale okej. Mamy kolejnego robaczka. Co pojeździmy windami? Tam z powrotem. No jak, Williams? Cieszysz się, że trafiłaś do oddziału komandora? Nie jestem pewna, poruczniku. Za każdym razem, gdy myślę o sprawach, które musimy załatwiać, myślę o krańcach wszechświata, gdzie ciężko jest zacumować. Nie pękaj, sierżancie. Wiara w siebie i duża spluwa pomogą ci przetrwać wszystko. I dlaczego te muzyczki w tych windach są denerwujące, no? To będzie chyba najnudniejszy odcinek. Co tu jest? O, właśnie. No. Czemu ciągle jest zapisywanie albo wczytywanie? To już cholerę można dostać. No i co, no? No. No. To ona! Ktoś z was podniesienie czy coś? Nie, ty masz za stół, nie ty? Dobra. Co i dupa. Ładnie się lata, prawda? Ładnie, prawda? W dupę! Się do nagich tyłków na scenie. Nie wiem, czy śmiać się, czy płakać.
No tak, Kajda, no to swoje zazwyczaj. Mam tu sprawę do załatwienia, ale z kimś innym. Odwal się w Rex. Pięść kazał cię uciszyć, gdybyś się pojawił. Na co czekacie? Jestem tutaj. To jedyna szansa pięści. Jeśli ma trochę oleju w głowie, skorzysta z niej. Nie w Rex. Koniec zabawy. Wypierdalaj. O nie, to dopiero początek. Drogi ludzie, nie szukam z wami zwady. O co chodziło? Kto wie. Lepiej jednak nie dajmy się w to wciągnąć. Oj, wciągniemy się w to, żebyś wiedziała. Hej, kochanie. Szukasz zabawy? Bo muszę powiedzieć, że masz piękne, krągłe i niedopieszczone oczy. Może więc posadzisz swój słodziutki tyłeczek obok starego Harkina? Napijemy się i zobaczymy, co i jak. Może później. Jak sobie chcesz, księżniczko. Wiesz, gdyby więcej Marines wyglądało tak jak ty, może wstąpiłbym do przymierza, zamiast gnić w SOC. Harkin, prawda? Podobno możesz mi pomóc w odszukaniu pewnej osoby. To turiański funkcjonariusz SOC, ma na imię Garus. Garus? Musisz być z załogi Andersona. Biedny gnojek wciąż próbuje załatwić Sarena, co? Wiem, gdzie jest Garus. Ale najpierw powiedz mi jedno. Czy kapitan wyjawił ci swój wielki sekret? A co masz na myśli? Kapitan był kiedyś widmem. To dopiero niespodzianka, nie? Wszystko było trzymane w wielkiej tajemnicy. Pierwszy człowiek, który dostąpił tego zaszczytu, a później wszystko spierdolił. Zawalił jedną z misji do tego stopnia, że go wypieprzyli na zbity ryj. On oczywiście wini za wszystko Sarena. Twierdzi, że Turianin go wrobił. Dlaczego go wywalili? Spytaj się. Nie znam szczegółów, ale założę się, że to ciekawa historia. Upadek bohatera. Klasyczna tragedia. Ale masz sztuczny śmiech, Harkin. Naprawdę sztuczny. Mówiłeś, że wszystko zostało zatuszowane. Jak się o tym dowiedziałeś? Przez 20 lat rozwiązywałem różne sprawy tutaj, na Cytadeli. Mieszkańcy stacji uwielbiają gadać. Sekrety są jak syfy na mordzie. Wszyscy jakieś mieli. Powiedz mi po prostu, dokąd poszedł Garus? Garus węszył w biurze dr Michel, która prowadzi medklinikę po drugiej stronie okręgów. Chyba miał zamiar ją odwiedzić. Jak ci się pracuje w SOC? Chodzi ci o to, jak mi się tam pracowało? Egzekutor zawiesił mnie bez prawa do pobierania wypłaty. Powtarzające się wykroczenia. SOC miała na mój temat kartotekę. Uwierzysz? Każdy błąd, jaki kiedykolwiek popełniłem, został odnotowany. Ostro potraktowałem podejrzanego. Notatka do kartoteki. Wypiłem kilka głębszych na służbie. Notatka do kartoteki. Zwędziłem parę kredytów z nalotu na handlarza narkotyków. Notatka do kartoteki. Po prostu pierdolony wielki brat. Spadam stąd. Ta, dobra. Pozwól mi pić w spokoju. Pokoje na zapleczu są zarezerwowane dla Pięści i jego przyjaciół. Kim jest Pięść? Właściciel klubu. Klienci nie mogą wchodzić na zaplecze. Czego chciał ten drugi kroganin? W Rex? Sprawy osobiste. Nie jest specjalnie rozmowny, co nie? Do widzenia. Bardzo dziękuję. Życzę miłej zabawy. Drabinę entuzjazmu dałby. A nie. Dlaczego kapitan Anderson nie powiedział nam, że był kiedyś widmem? Bo może nie był. Harkin to ćwok. Pewnie chce nam tylko namieszać w głowę. Pewnie masz rację. Mimo to, nadal chcę usłyszeć, co ma do powiedzenia kapitan. No dobrze, teraz pobiegniemy do
tej kliniki. Ajajku. Morlan. Skąd kojarzę to imię? O rany, to komandor Shepard. Wy jesteście komandor Shepard, bohater Eden Prime. Jestem zaszczycony, że mogę was poznać. Miło cię poznać. Z kim mam przyjemność? Nazywam się Konrad, Konrad Werner. Słyszałem, że wykończyliście ponad setkę getów na Eden Prime. Większość czasu spędziłam próbując utrzymać się przy życiu i pomagając kolonistom. Hej, wiem, że jesteście zajęci ratowaniem galaktyki, ale może poświęcicie chwilkę i dacie mi autograf? Dla fana wszystko. Proszę. Dzięki. Naprawdę to doceniam. Moja żona będzie taka dumna. Nie zajmuję waszego cennego czasu, ale jak przylecicie na Ziemię następnym razem, chętnie postawię wam drinka. Jeszcze raz dziękuję. Nie lubię tłumów. Zatrzymaj sobie prezydium. To tutaj jest zabawa. Chyba nie kupiono tego tutaj. Nie mam tego modelu w ofercie. Jestem pewny, że ty mi to sprzedałeś. Pamiętam twoją twarz. Naprawdę imponujące. Jestem Emily Wong, dziennikarka śledcza z Cytadeli. Mogę zająć chwilę? Czego pani potrzebuje? Poszukuję dowodów korupcji i istnienia zorganizowanej przestępczości w Cytadeli. Jednak jest zbyt wiele miejsc, gdzie nie mam wstępu. Miałam nadzieję, że podzielicie się ze mną informacjami zdobytymi w czasie śledztwa. A ja zadbam o to, by wasz czas zwrócił się z nawiązką. A skąd pewność, że moje dochodzenie panią zainteresuje? Takie osoby jak wy nie zajmują się drobnymi sprawami. A jeśli jest to coś dużego, to chciałabym o tym usłyszeć. Ma pani dostęp do lepszych źródeł. Dlaczego kontaktuje się pani ze mną? Każdy informator jest przydatny. A mój nos mówi mi, że macie warunki do zdobywania sensacyjnych informacji. Czytałam wasze akta. Jeżeli ktokolwiek jest w stanie demaskować wielkie afery korupcyjne, no, to właśnie bohater najazdu Skyjackiego. No to miło. Skąd pani wie, że prowadzę śledztwo? No, czyli mnie śledzisz, dojścia, ale to tajemnica zawodowa. Rozumiem. Jeżeli znajdę jakiekolwiek informacje, przekażę je pani. Dziękuję, komandorze. Nie pożałuję tej decyzji. Bo inaczej porozmawiamy. Ogromne miejsce. To zawodowa opinia, sir? Co to było? To nie jest stacja. To całe miasto. Żyją tu pewnie miliony istot. Nie sposób upilnować każdego gościa. Skok Zero, największa stacja kosmiczna Przymierza, wygląda przy tym jak wychodek. Skok Zero to ogromna stacja, ale ta jest o wiele większa. Spójrz tylko na te ramiona. Jakim cudem to wszystko trzyma się kupy? Rada reprezentuje więcej raz niż wcześniej sądziłam. Nic dziwnego, że uważają na nowych. Pewnie chcą, żeby wszystko sprawnie działało, a to niełatwe. Ciężko pogodzić interesy tylu raz. Albo po prostu nie lubią ludzi. Dlaczego? Mamy oceany, piękne kobiety, uczucie zwane miłością. Ze starych widów wynika, że mamy wszystko, co oni chcieliby mieć. Skoro tak twierdzisz, nie widzę powodu, dlaczego mieliby cię nie lubić. Mam na myśli nas, ludzi, pani komandor. Nie podoba ci się na przepustce, prawda, poruczniku? Dalej, proszę się śmiać, sierżancie. Doceniam pomysł, Alenko, ale jesteśmy na służbie. Tak jest, pani komandor.
Zamykam pochód, pani komando. Tak. Urocze. Bardzo urocze. Nie rozumiem, czemu tam przeskoczyło wtedy. Gdzie oni są? Co, powiało ich? O rany. Jeszcze klatki mi spadły. No, no nie, 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 nie. Nikomu nie powiedziałam, przysięgam. Sprytnie, pani doktor. Tak właśnie ma być, gdy zjawi się Garus. Buzia na kłódkę, albo będziemy musieli... Kim jesteś? Puśćcie ją. Zsuń się, kajdan, nie właśnie w drogę. No właśnie. To było na dotykę, prawda? Ale wyczucie, Shepard. Dzięki tobie się udało. Co to ma być do cholery? Mogłeś trafić zakładnika. Nie było czasu. Po prostu zareagowałem. Nie chciałem... Doktor Michel, jest pani ranna? Nie, wszystko w porządku, dziękuję. Dziękuję wam wszystkim. Wiem, że pani grozili, ale jeśli dowiemy się, dla kogo pracowali, będziemy mogli panią chronić. Pracują dla pięści. Chcieli mnie uciszyć, żebym nie mogła powiedzieć Garusowi o Quariance. O jaką Quariankę chodzi? Kilka dni temu do mojego biura przyszła pewna Quarianka. Została postrzelona, ale nie chciała zdradzić, kto to zrobił. Prawdopodobnie ktoś ją ścigał. Spytała mnie o handlarza cieni. Chciała otrzymać schronienie w zamian za informacje. Gdzie jest teraz? Skontaktowałam ją z pięścią. To agent handlarza cieni. Już nie. Teraz pracuje dla Sarena. Handlarz cieni się wściekł. Pięść zdradził handlarza cieni? Nawet on nie jest aż taki głupi. Saren musiał przebić stawkę. Ta Quarianka ma coś, czego pragnie Saren. Coś na tyle cennego, aby zadrzeć z handlarzem cieni. Musiała wiedzieć, że jest zdrajcą. Pewnie miała dowody. Wspomniała o Sarenie albo getach? Tak jest. Informacje, które chciała wymienić. Podobno miały jakiś związek z getami. Na pewno jest w stanie powiązać Sarena z getami. Rada nie może tego zignorować. Pora złożyć pięści wizytę. To twoje przedstawienie, Shepard. Ale ja chcę załatwić Sarena tak samo jak ty. Idę z tobą. Jesteś Turianinem. Dlaczego chcesz go załatwić? Nie miałem dowodów, ale widziałem, co się dzieje. Saren zdradził radę i przyniósł wstyd moim pobratymcom. Witam na pokładzie, Garus. Nie tylko my czekamy na pięść. Handlarz cieni też chce go załatwić. Wynajął krogańskiego łowcę głów nazwiskiem Vrex. Tak. Widzieliśmy go w barze. Kroganin może nam się przydać. Ostatnio był w Akademii SOC. Co tam robi? Zabraliśmy Vrexa na rozmowę. Pięść doniósł na niego. Podobno mu groził. Ja biorę kajdana i Garus. Że i teraz tak... Z czego ty, Garus, powiedz mi, korzystasz w ogóle? To jest twój pancerzyk? No właśnie, wydaje mi się, że ty korzystasz ze snajpera. A bynajmniej tak jest w dwójce. Masz to, czy teraz coś dam tutaj? Masz to. To. Masz to. Masz to. Dobra, idziemy. Nie będziemy gadać z tą Michelle. Za dużo nie powie nam, tak czy się. Teraz trzeba byłoby pobiegnąć i udać się znowu do... tej Nory Chory.
Nie, to jest Flux. Byłem na wycieczce. Jako jeden z 500 dokładnie. No, no, szybciej. No tu mamy kolejkę. Kręgów Norhor. Tak. Ach nie! Nie to! O kurczę. Mieliśmy do Akademii SC. To tam będzie chyba. Zapomniałam, że do SC trzeba. Powraca i... Skanowałam cię malutki? Chyba skanowałam, dobrze. Trzeba poszukać SOC. Akademii SOC. No biegaj, biegaj. No gdzie we mnie, człowieczku? Piękna grafika, po prostu piękna. I spadek klatek, no super. Super, super. Żałujesz odejścia z SOC? Walka ze zbuntowanym widmem. Ogromne wyzwanie i brak zasad, które musiałbym łamać? SOC się chowa. Fakt. Atrakcji na mnie brakuje. Tak, to... Dialogi czasem w windach są śmieszne. Ale idziemy teraz po Wrexa. No. Też czuję, że ten odcinek będzie trochę długi. O, tam jest Rex. Świadkowie widzieli, jak groziłeś pięści. Trzymaj się z daleka od niego. Spierdalaj. To pierwsze i ostatnie ostrzeżenie, Rex. Powiedz to pięści. Zajebie chuja. Chcesz, żebym cię aresztował? Napieraj, Prymus. No, dalej. Spadaj stąd. My się znamy, człowieku? Nazywam się Shepard. Chcę dorwać pięść. Pomyślałam, że może się do mnie przyłączysz. A, Shepard. Komandor Shepard. Słyszałem o tobie. Szanuję cię, okay. Dlatego ostrzegam. To ja muszę zajebać pięść. Pięść wie, co planujesz. Razem mamy większe szanse. My, kroganie, mamy takie powiedzenie. Wróg mojego wroga jest moim przyjacielem. Dobrze mieć cię w zespole, Wrex. Idziemy. Nie chcę, żeby pięść musiał na mnie czekać. I Wrex. Taki to jest bodajże mój stały skład. Drużyny, o ile się nie mylę. I o ile pamiętam, tak. Teraz Wrex, to ty chyba strzelby używasz. Masz tą strzelbę? Nie, mogą być zapalenia. Tu jest twój pancerzyk. No, mam nadzieję, że mi nie będziecie padać jak muchy. Teraz tak, aha, do Norhory. Trzeba skiknąć? No właśnie. Przygotujcie broń, panowie. Za chwilę będzie akcja. Thank you.
oczywiście idę na pierwszy ogień i oczywiście tracę najwięcej życia. Mój tępy team trzyma się z boku. Kontakt ten już jest. Stać! Ani kroku dalej! To robole z magazynów. Prawdziwi strażnicy już pewnie nie żyją. Cofnijcie się, albo zaczniemy strzelać! Chłopaki, to dobry moment, żeby zacząć szukać innej fuchy. Tak, tak. O tym samym pomyślałem. I tak nie lubiłem pięści. Tam co było, ujebać łby. Uwielbiam ich rozmowy, po prostu uwielbiam. Są genialne. Zabijaj mnie! Poddaję się! Gdzie jest ta kwarianka? Nie ma jej tutaj. Naprawdę nie wiem, gdzie jest. Na chuj nam on teraz. Pozwól mi go zajebać. Czekajcie, czekajcie. Nie wiem, gdzie jest kwarianka, ale wiem, gdzie można ją spotkać. Nie ma jej tu, bo powiedziała, że będzie rozmawiała tylko z samym handlarzem cieni. Osobiście? Ja pierdolę. Nawet mnie wynajął przez pośrednika. Wiem o tym. Nikt nigdy nie spotyka się osobiście z handlarzem cieni. Nawet ja nie znam jego prawdziwej tożsamości. Okłamałem ją, że zorganizuję spotkanie. Kiedy zjawi się no, w umówionym miejscu, to gratulacje, pięść, ale ty chyba zginiesz już. Powiedz gdzie. Natychmiast. Spotkanie ma być tu, w okręgach. W tylnej alejce, obok rynku. Pośpieszcie się, a zdążycie. Super. Jebaniutki. Handlarz cieni zapłacił mi, żebym go zajebał. Nie zostawiam niedokończonej roboty. Nie strzelamy do nieuzbrojonych jeńców. Ile osób przez niego zdechło? Zasłużył sobie. Zresztą mamy inne zmartwienia. Ale jeśli natychmiast nie wyruszymy, komentarz zginie. Kajdana, ten jebaniutki był po prostu genialny. Uwielbiam komentarze tutaj. Teraz tak, Kajdan, ty też masz to wziąć i ty też masz to wziąć. Zatrzymuj się. Przyniosłaś? Gdzie jest handlarz cieni? Gdzie pięść? Przyjdą. Gdzie jest dowód? Chrzan się. Umowa nieważna. Pięść mnie wystawił. Wiedziałam, że nie można mu ufać. Nie oberwałaś? Potrafię dbać o siebie. Nie, żebym nie była wdzięczna za pomoc. Kim jesteś?
Nazywam się Shepard. Szukam dowodu na to, że Saren jest zdrajcą. A więc będę mogła się zrewanżować. Musimy pójść w jakieś bezpieczne miejsce. Biuro ambasadora. Tam jest bezpiecznie. No. I tak będzie chciał to zobaczyć. Nie ułatwiasz mi życia, Shepard. Strzelaniny na okręgach, szturm na Norę Chory. Wiesz ile... Kto to jest? Quarianka? Co wy kombinujecie, Shepard? Ta Quarianka pomoże nam zdjąć Sarena. Powiedziałabym to panu wcześniej, gdyby nie skoczył mi pan do gardła. Przepraszam, komandorze. Przez tę całą sprawę z Sarenem jestem trochę nerwowy. Najlepiej będzie zacząć od początku, panno... Nazywam się Tali. Tali Zorana Raya. Nie ma tu wielu Quarian. Dlaczego opuściła pani flotyllę? Odbywałam moją pielgrzymkę. Rytuał wejścia w dorosłość. Nigdy o tym nie słyszałam. To tradycja mojego ludu. Kiedy osiągamy wiek dojrzały, opuszczamy flotę. Sami przemierzamy galaktykę, wracając, gdy odkryjemy coś wartościowego. W ten sposób pokazujemy, że jesteśmy godni swojego dziedzictwa. Czego dokładnie poszukujecie? Mogą to być surowce, jak jedzenie lub paliwo. Może to być też jakaś przydatna technologia, albo nawet informacja, którą będziemy mogli jakoś wykorzystać. Poprzez pielgrzymkę pokazujemy innym Quarianom, że przydamy się naszej społeczności. Powiedz nam, co znalazłaś. Podczas podróży zaczęły do mnie docierać informacje na temat getów. Dotąd nigdy nie zapuszczały się poza obszar Mgławicy. Chciałam to sprawdzić. Wytropiłam patrol na jednej z niezamieszkanych planet. Zaczekałam, aż jeden z getów się oddali od reszty. Obezwładniłam go i wydobyłam rdzeń pamięci. Myślałem, że rdzenie pamięci getów mają system autodestrukcji, włączany w momencie śmierci. Taki mechanizm obronny. Jak udało ci się ocalić rdzeń pamięci? To mój lud stworzył gety. Przy odrobinie wiedzy i całej masie szczęścia można czasami ocalić trochę danych. Większość danych przepadła, ale udało mi się uratować część plików dźwiękowych. Eden Prime był ważnym zwycięstwem. Nadajnik przybliżył nas do odnalezienia kanału. Ten głos... To Saren! Mamy dowód, że Skurwiel stał za tym atakiem. Powiedział, że Eden Prime to krok na drodze do odnalezienia kanału. Jakieś pomysły, co to może znaczyć? Kanał musi mieć coś wspólnego z nadajnikiem. Może to jakiś proteański wynalazek? Być może broń? Zaraz. Jest coś jeszcze. Saren nie działał sam. Eden Prime to ogromny sukces. Nadajnik przybliżył nas o krok do odnalezienia kanału. I o krok bliżej do powrotu żniwiarzy. Nie rozpoznaję drugiego głosu, tego mówiącego o żniwiarzach. Chyba słyszałam tę nazwę wcześniej. Według banków danych, żniwiarze byli hiperzaawansowaną rasą maszyn, istniejącą 50 tysięcy lat temu. Żniwiarze całkowicie wytępili Protean, a następnie zniknęli. Tak przynajmniej uważają gety. Nie za bardzo chce mi się w to wierzyć. Wizja na Eden Prime. Teraz ją rozumiem. Zobaczyłam Protean wyrzynanych przez żniwiarzy. Gety wielbią te istoty jak bogów, szczyt nieorganicznego życia, i wierzą, że Saren umie ich sprowadzić. Och, Rada będzie po prostu skakać z radości. Żniwiarze stanowią zagrożenie dla każdego żywego gatunku. Musimy im o tym powiedzieć. Nieważne, co pomyślą o reszcie przekazu. Mamy na taśmie, że Saren jest zdrajcą. Kapitan ma rację. Musimy natychmiast pokazać to Radzie. A co z nią? Z Quarianką? Nazywam się Tali. Poznaliśmy się już, komandorze. Zdawało mi się, że pielgrzymujesz. Pielgrzymka ma dowieść, że możemy działać dla dobra ogółu. Co o mnie pomyślą, jeśli to wszystko zignoruję? Saren stanowi zagrożenie dla całej galaktyki. Moja pielgrzymka może zaczekać. Skorzystam z wszelkiej dostępnej pomocy. Dziękuję. Nie będziesz żałować.
Razem z Andersonem pójdziemy zorganizować audiencję u rady. Pójdziesz ze mną. Do nas w wieży. Kaiden i Nawrex. Będzie ciekawie. Bardzo ciekawie wręcz. I co idzie teraz? Aha, dobra. Dobra, dobra, już okej, okay, dobra. Przepraszam, komand... Nazywam się Samesh Bhatia. Proszę mi wybaczyć, ale mam sprawę, z którą nie miałem do kogo się zwrócić. Nie ma problemu. Co mogę dla pana zrobić? Moja żona była żołnierzem. Służyła w 212 na Eden Prime. 212? To nie jednostka Ashley? Pewnie chciałaby pogadać z tym Bhatią. Wystosowałem prośbę, by ciało mojej żony zostało mi zwrócone, jednak wojsko mi odmówiło. Dlaczego odmówili pańskiej prośbie? Musi istnieć jakiś powód. Nie wiem. Powiedzieli tylko, że nie mogą mi zwrócić ciała żony. Nie ma powodu, dla którego ciało pańskiej żony miałoby być przetrzymywane w ten sposób. Proszę tutaj zaczekać. Człowiek zajmujący się moją sprawą to pan Bosker. Ostatnio widziałem go w ekskluzywnym barze, tam. Dziękuję za poświęcony mi czas. Chcę tylko, by moja żona miała stosowny pogrzeb tak, i szacunek, na który zasługuje. Ale my teraz tym się zajmiemy. W tą stronę. Daj spokój. Udina właśnie przedstawia Radzie dowody Quarianki. Eden Prime był ważnym zwycięstwem. Nadajnik przybliżył nas o krok do odnalezienia kanału. I o krok bliżej do powrotu żniwiarzy. Chcieliście dowodu? Oto on. Dowody są niezbite, ambasadorze. Saren zostanie pozbawiony statusu widma i uczynimy co w naszej mocy, by odpowiedział za swoje zbrodnie. Poznaję drugi głos. Osobę, która mówi do Sarena. To matka Benezja. Kim ona jest? Matki to potężne Asari, które wkroczyły w ostatni etap swojego życia. Służą mojemu ludowi jako mentorzy i przewodnicy. Ich wiedza jest bezcenna. Matka Benezja jest potężną biotyczką. Ma wielu zwolenników. Będzie znaczącym sprzymierzeńcem Sarena. Bardziej interesują mnie żniwiarze. Co o nich wiemy? Tylko to, co wyciągnięto z rdzeni pamięci Getów. Żniwiarze byli starożytną rasą maszyn, która unicestwiła Protean. Później zniknęli. Gety wierzą, że żniwiarze są bogami, a Saren jest prorokiem wieszczącym ich przybycie. Uważamy, że kanał jest kluczem do ich powrotu. Saren go szuka i dlatego właśnie zaatakował Eden Prime. Czy my w ogóle wiemy, czym jest ten kanał? Saren wierzy, że może sprowadzić żniwiarzy. To wystarczająco zła informacja. Posłuchajcie własnych słów. Saren chce sprowadzić maszyny, które zniszczyły życie w galaktyce? To niemożliwe. Gdzie udali się żniwiarze? Dlaczego zniknęli? Dlaczego nie ma nawet śladu ich istnienia? Gdyby istnieli naprawdę, znaleźlibyśmy coś. Próbowałam ostrzec was przed Sarenem. Nie chcieliście mnie słuchać. Nie powtarzajcie tego błędu. To nie tak. Udowodniliście, że Saren zdradził radę. Zgadzamy się, że wykorzystuje gety do odnalezienia kanału. Nie wiemy jednak po co. Żniwiarze to mit, komandorze. Kłamstwo, pod którym Saren kryje prawdziwe cele. Legenda, którą wykorzystuje, by nagiąć gety do swej woli. 50 000 lat temu żniwiarze zniszczyli całą galaktyczną cywilizację. Jeśli Saren odnajdzie kanał, wszystko się powtórzy. Saren jest zbuntowanym agentem, który salwuje się ucieczką. Nie posiada już statusu widma. Rada pozbawiła go pozycji. To nie wystarczy. Wiecie, że ukrywa się w trawersie.
Wyślijcie tam flotę! Flota nie wytropi jednej osoby. Flota Cytadeli mogłaby zabezpieczyć cały rejon. Powstrzymać gety. Mogłaby też wywołać wojnę z systemami Terminusa. Nie damy się wciągnąć w galaktyczny konflikt z powodu kilkudziesięciu ludzkich kolonii. Ignorujecie nas za każdym razem, kiedy prosimy o pomoc. Shepard ma rację. Dość mam tej rady i jej pierdole. Ambasadorze, istnieje inne wyjście. Sposób, by powstrzymać Sarena, który nie wymaga angażowania armii. Nie! Za wcześnie! Ludzkość nie jest gotowa na odpowiedzialność, która łączy się ze wstąpieniem do widm. Udina dostanie swoje widmo, a wy nie będziecie wysyłać żadnej floty na Traverse. Wszyscy będą zadowoleni. Komandor Shepard, wystąp. Komandor Shepard, decyzją Rady nadajemy wam wszelką władzę i przywileje Wydziału Wywiadu i Działań Militarno-Obronnych Cytadeli. Widma nie są szkoleni, lecz wybierani. Są zahartowani w ogniu walki. To ci, których czyny wyrastają ponad przeciętność. Widma stanowią pewien symbol. Są ucieleśnieniem odwagi, determinacji i samodzielności. Są prawą ręką Rady, narzędziem naszej woli. Na widmach spoczywa wielki ciężar. Są obrońcami pokoju w galaktyce. Pierwszą i ostatnią linią naszej obrony. Jesteście pierwszym człowiekiem wśród widm, komandorze. To wielki zaszczyt dla was i dla całej waszej rasy. To dla mnie zaszczyt. Wysyłamy was do Traversu za Sarenem. Macie prawo użyć wszelkich dostępnych środków w celu jego ujęcia lub likwidacji. Znajdę go. Spotkanie Rady zostaje zakończone. Gratulacje, komandorze. Przed nami mnóstwo pracy, Shepard. Będziecie potrzebować statku, załogi i zaopatrzenia. Teraz wszyscy dostaniecie specjalny sprzęt i przejdziecie szkolenie. Powinniście udać się do Akademii SOC i porozmawiać tam z oficerem zajmującym się widmami. Anderson, chodź ze mną. Przyda się pana pomoc. Kutas nawet ci nie podziękował. A czego się spodziewałaś po polityku? Chodźmy. Zaraz za tobą, więc komandorze. Tym oto pięknym zakończeniem tego odcinka żegnam was i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Pa, pa.